Kupiliśmy zamiatarkę chodnikową, którą za chwilkę będzie widać. I jako spółka podpisaliśmy umowę z miastem Biała Podlaska na zamiatanie praktycznie wszystkich chodników miejskich. Tych chodników jest trochę. Jest chodników bardzo dużo. Ten zakres w tym roku rozpoczynamy. Także na początku troszkę wyrozumiałości, ale ruszamy dzień w dzień. Będziemy czyścić, sprzątać, zamiatać. Za kilka tygodni będzie na pewno tego efekt. Chodniki to chodniki, ale również można liczyć na to, że ten sprzęt pojawi się na placykach, placach. Oczywiście tak. Obsługujemy też wszystkie parki miejskie, skwery, place, Plac Wolności, Park Radziwiłła, Park na Terebelskiej. Wszędzie codziennie będzie można zobaczyć naszą zamiatarkę miejską, która będzie dbała o chodniki w mieście. Będziemy się starać, zamiatarka będzie jeździć codziennie kilka godzin. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie dalej zainwestować, kupować tylko dlatego, żeby te chodniki były czyste, piękne. Szczególne oczko i uwaga na Plac Wolności. Tutaj co tydzień praktycznie sprzątanie. Tak, tak. Plac Wolności będziemy sprzątać co piątek. Zawsze będą wszystkie alejki Plac Wolności sprzątane. Tylko dlatego, żeby w weekend wszystko było pozamiatane, tak jak należy. Taka pogoda nie przestraszy, nie straszna dla tego sprzętu? Nie, jak najbardziej. Będziemy zamiatać również... Nie kurzy przynajmniej. W taką pogodę też nie kurzy, ale warto powiedzieć, że zamiatarka przed zamiataniem najpierw opryskuje teren. Wilgoć jest potrzebna. Wilgoć jest potrzebna i ona w ogóle nie kurzy. Również kwiaty pojawią się niebawem, już się pojawiają. Już obsadzamy pierwsze kwietniki, można widzieć bratki, stokrotki. W tym roku będzie również dużo nowości. Na razie nie chcę zapeszać, ale inwestujemy dalej w łąkę kwietną, która się pojawi. Pojawią się słoneczniki, kapusty, będzie dużo nowości na zieleni miejskiej.